90 prac ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu kozienickiego napłynęło na konkurs Zawieszka Wielkanocna. Każda z tych prac składała się z trzech elementów. Dominowały świąteczne baranki, zajączki czy pisanki wykonane z różnych materiałów i różnymi technikami. O wyłonieniu tych najlepszych zadecydowało jury w składzie. Sławomir Zawadzki, pracownik Muzeum Regionalnego w Kozienicach, przewodniczący komisji, Elżbieta Sadowska, emerytowana nauczycielka plastyki i Agnieszka Bieńkowska, instruktor plastyki w KDK, sekretarz komisji. Oceniano nawiązanie do tradycji, samodzielność, estetykę, trwałość elementów, umiejętność łączenia kolorów, materiałów, faktur i tematów w jedną pracę konkursową. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się w piątek, 11 marca w Galerii Centrum Kulturalno-Artystycznego. Wówczas poznaliśmy laureatów konkursu. W kategorii szkoły podstawowe klasy 1-3 pierwsze miejsce zajęła Amelia Sawicka z Grabowa nad Pilicą. Drugie miejsce Wiktoria Cytryniak z PSP nr 3 w Kozienicach, a trzecie miejsce Karolina Leśkiewicz z PSP w Piotrkowicach. W kategorii klasy 4-6 szkoły podstawowe pierwszego miejsca nie przyznano. Drugie miejsce zajął Marcin Mularczyk z PSP nr 1 w Kozienicach i także drugie miejsce ex aequo Jakub Włodarczyk, również z PSP nr 1 w Kozienicach. Trzeciego miejsca nie przyznano. W gronie uczniów klas gimnazjalnych najlepszą pracę wykonał Jakub Warchoł i to on zajął pierwsze miejsce. Jakub jest uczniem gimnazjum w Garbatce-Letnisku. Drugie miejsce zajął Sebastian Kalinowski z opactwa, a trzecie miejsce Wiktoria Bartosiewicz. W każdej kategorii zostały też przyznane wyróżnienia. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które pozwolą rozwijać im pasje plastyczne. Pięknych prac pogratulowała uczestnikom dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Złożyła też zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.